Tetolo TV przedstawia. Witamy serdecznie ponownie z hali Mosir w Łańcucie. Zakończył się turniej finałowy w ramach młodzieżowych mistrzostw Podkarpacia w futsalu kategorii wiekowej, a ze mną są dwaj chłopcy. To jest najlepszy zawodnik dzisiejszego turnieju i król strzelców. Przedstawcie się. Szymon Pukała. Dominik Gujda. Powiedz Szymon, jak się dzisiaj grało? Czy to był trudny turniej? Dzisiaj się grało świetnie. Turniej był trudny. Graliśmy ze Stalą Łańcut w finale. Dobry przeciwnik i była zacięta walka. Wszystko zawdzięczam kolegom. Było bardzo fajnie. Przeciwnicy byli bardzo dobrzy. No i fajnie. Zawsze podkreślamy właśnie to, że piłka nożna jest grą zespołową i tak jak Szymon słusznie zauważył, na ten jego sukces tak naprawdę pracowała cała drużyna. Powiedz Szymon, czy lubisz grać w piłkę i czy długo grasz w piłkę? Bardzo lubię grać w piłkę nożną. Gram w piłkę 5 lat, od 2012 albo 2013. No i świetnie jest piłka nożna. I Dominik? Jak gram w piłkę, to sprawia mi to przyjemność. Gram w piłkę od 6 lat. Bardzo lubię grać w piłkę nożną. A powiedz, czy chciałbyś kiedyś zostać takim zawodowym piłkarzem w przyszłości? Tak, bardzo bym chciała. A na jakiej pozycji najbardziej lubisz grać albo chciałbyś grać? Na lewym skrzydle. A co to znaczy? Powiedz nam dokładnie, co to znaczy, jaka to jest funkcja? Czyli, że tak po lewej stronie z przodu. No to jeszcze Szymona zapytamy o to samo. A twoja ulubiona pozycja? Też lewa pomoc, lewy atak. Super, fajnie. A jeszcze powiedz Szymon, ty też będziesz kiedyś chciał zostać zawodowym piłkarzem, czy tak na razie się tylko bawisz? Nie, będę chciał bardzo zostać zawodowym piłkarzem. No to super, tego wam oczywiście życzymy. Mam nadzieję, że kiedyś wasze nazwiska będą w takiej dużej telewizji. Życzymy wam oczywiście sukcesu, no i gratuluję, bo drużyna Szymona zajęła dzisiaj pierwsze miejsce, a drużyna Dominika zajęła drugie miejsce. Powiedz Dominik, jeszcze tak trochę jesteś rozczarowany, czy to też jest sukces? Sukces jest duży. Tak, liczyliście, że takie wysokie miejsce zajmiecie w tych finałach? Ja się tego nie spodziewałam. To tym bardziej miło, że jesteś zaskoczony. A Szymon, a ty jak? Jechaliście tutaj z takim nastawieniem, z taką pewnością, że wygracie, czy jak to było? Nastawieniem, że wygramy. No właśnie, grunt to dobre nastawienie, także jeszcze raz serdecznie gratulujemy chłopcom nagród indywidualnych i oczywiście drużynom, które reprezentują za zajęcie wysokiego pierwszego i drugiego miejsca. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.